Ewangelia według Mateusza 13:58. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa. Zaufanie do Boga. Mamy niewielkie pojęcie o tym, jak wiele tracimy przez brak prostego zaufania do Boga. Niewiara zawsze przeszkadza w okazywaniu Bożej mocy i dobroci. Tak jest w naszym indywidualnym, codziennym życiu. Bóg nie pokaże się, jeśli nasza niewiara wypełni pole widzenia innymi obiektami. To musi być sam Bóg od początku do końca. Tylko w Bogu spoczywa dusza moja. Tylko w Bogu spocznij, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Ufajcie Mu w każdym czasie. Psalm 62, werset 5. Jaki jest język wiary? Taki właśnie. Taki, jak mówi ten psalm. Tylko w Bogu spocznij, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Ufajcie Mu w każdym czasie. Taki jest właśnie język wiary. Tylko w Bogu i w każdym czasie. To jest grunt solidny i niepodważalny grunt. To jest grunt solidny i niepodważalny fundament prawdziwego oddania. A dusza, która naprawdę zajmuje ten grunt, będzie zawsze przeobleczona duchem uwielbienia. Wiara liczy na Boga. Bóg objawia się wierze, a wiara odpowiada słowami uwielbienia i adoracji. Nie ma nic prostszego i nic bardziej błogosławionego na ziemi. Wiara może kiedykolwiek zwrócić się do Boga w następujących słowach. Panie, Ty mnie znasz, nic się nie zmieniło w podstawach mojego zaufania do Ciebie. Błogosławione podstawy, abyśmy je lepiej rozumieli. Nie ma nic innego na całym tym świecie, takiego samego jak obcowanie z Bogiem w ciszy naszych własnych dusz i we wszystkich szczegółach naszego osobistego doświadczenia. Dzień po dniu. Daje to spokój, który niełatwo naruszyć, stabilność, którą niełatwo poruszyć, świętą niezależność od ludzkiego myślenia i mówienia. Jest atmosfera otaczająca ten świat, atmosfera tak gęsta, tak mętna, tak przygnębiająca, że nic poza okiem wiary nie może jej przebić. Nasze własne serca również są pełne niewiary. Zawsze gotowe do odejścia od Boga żywego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wzmocnienia fundamentów naszego osobistego zaufania, aby nasze oddanie było bardziej zdecydowane. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa. Mateusza 13:58.